Dobrze, panie i panowie, kolejny gość, on tu zawsze jak przyjeżdża, to ma pełne kofry, pełny bagażnik, no bo trochę kilometrów do pokonania, jakby nie było, jest. No już czas i pora zapytać, czy halo, halo, Paweł Sillucksteiner jest z nami? Witam bardzo gorąco i serdecznie, Sebastianie, witam państwa, jak również witam całą ekipę Listy Śląskich Szlagierów, tu właśnie z Gdańska, gdzie mieszkam. Bardzo mocno. To wyjątkowy dzień dla mnie, dla wykonawcy muzycznego, że mogę właśnie w tym dniu połączyć się z Państwem i właśnie w tym programie. To jest ogromne szczęście, ogromny jubileusz. Za mną, proszę Państwa, nagrody, które zdobyłem za ubiegły rok. Oczywiście z nimi się nie rozstaję, one są od zawsze ze mną, ze względu na to, że to są nagrody, które zdobyłem dzięki Państwu, Sebastian. No, Paweł, nagrody to dzięki słuchaczom, dzięki telewidzom, to nagrody za twoją twórczość, za to, co robisz na co dzień i ta energia, którą właśnie się z widzami dzielisz. Pawełku, bardzo fajnie, że mogę cię widzieć. Powiedz mi, jaka tam pogoda dzisiaj w Gdańsku była? Drodzy Państwo, więc pogoda nad morzem jest, tak jak na Śląsku się mówi, jest po prostu gorko. Jest przyjemna pogoda, także jeszcze zapraszam nad morze, ponieważ jest ciepło. Jeszcze widzę, że panowie chodzą na plażę w krótkich spodenkach, panie też bardzo letnio ubrane. Bardzo się z tego cieszę, a drodzy Państwo, przy plaży nic innego jak muzyka szlagierowa, bo przecież przy tej muzyce bawimy się, wypoczywamy, relaksujemy, no i śpiewamy. No i trzeba też powiedzieć, że pierwszy twój teledysk, czyli Facet po 40, to teledysk nakręcony też na plaży. Tak, na plaży na Westerplatte, bardzo miło to wspominam i goście, którzy przyjeżdżają do mnie ze Śląska, zawsze proszą, Paweł, zawieź nas w to miejsce, gdzie nagrywałeś Faceta po 40. Także ja się zawsze cieszę i pokazuję dokładnie ten krzak róży dzikiej, przy której siedziałem, przy której te sceny były nagrywane. No i mówią, a teraz Paweł, zaśpiewaj nam tego Popa po 40. Ja zawsze troszkę się krępuję, drodzy Państwo, no bo to już troszkę czasu minęło od nagrania tego teledysku. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że dalej Państwo oglądacie tę piosenkę i bawicie się właśnie przy 40 urodzinach. Dostaję bardzo dużo takich filmików nagranych właśnie przez telefon, wysyłanych właśnie na WhatsApp czy na Messenger. I panie Pawle, my się tutaj bawimy przy pana piosence. Proszę posłuchać, zobaczyć. Jest mi bardzo miło, naprawdę, Sebastian. I to też bardzo cieszę, że możemy ten jubileusz świętować wspólnie, bo jak widać na załączonym obrazku, muzyka szlagierowa to nie ino Śląsk, ale to też już cała Polska. Twarze śląskich artystów rozpoznawane są w całej Polsce, bo cała Polska sucho i to jest właśnie taki najlepszy dowód Gdańsk. W Gdańsku też nie jeden twój fan pewnie. Tak, zgadza się, bardzo, bardzo. I właśnie dzięki Liście Śląskich Szlagierów, drodzy Państwo, ja się bardzo, bardzo cieszę, że trafiłem właśnie do Listy Śląskich Szlagierów, że pan Jan Musialik, producent i wydawca programu, który od lat już Państwo oglądacie, przyjął mnie do swojej załogi. To jest dla mnie naprawdę, kochani, wielkie szczęście i wielka radość, ponieważ właśnie dzięki temu programowi zaistniałem. Bez tego programu po prostu mnie by nie było. Od czasu do czasu być może być Państwo gdzieś mnie znaleźli, ale tutaj właśnie poprzez te bardzo mocno rozwinięte social media pana Jana Musialika z Listy Śląskich Szlagierów docieramy wszędzie, drodzy Państwo. Nie ma zakątka. To nie tylko Gdańsk, to nie tylko Lublin, to nie tylko Śląsk, ale również oglądają nas i w Australii, bo dostaję informacje, no na całym świecie. To jest naprawdę coś pięknego, mili Państwo. Paweł, wielkie dzięki ci za to, że mogę cię gościć. Wielkie też ci dzięki za to, że te 700 notowań spędził żeś z nami. Liczę, że kolejne 700 na pewno też będzie. Czego mogę ci życzyć? Przede wszystkim, Sebastian, życzmy sobie zdrowia i tej wytrwałości, żeby ta lista trwała naprawdę, jak to mówią, do końca świata
jeden dzień dłużej. Ja rozpoczynałem swoją przygodę kilka lat temu z listą śląskich szlagierów, z czego jestem naprawdę bardzo mocno zadowolony. Chciałbym Tobie też podziękować i całej ekipie listy śląskich szlagierów, no bo to my występujemy, my też produkujemy te teledyski dla Państwa, ale ta cała otoczka to przecież ta ciężka, katornicza praca, to jest właśnie wydawca, to są oświetleniowcy, montażyści, operatorzy, także dla nich też dziękuję za tę wytrwałość, że jesteśmy, że kontaktujemy się z sobą. No i przede wszystkim bardzo mocno chciałbym podziękować Państwu, bo Państwo budujecie ten program. Jak widzę, że za każdym razem Was przybywa. Panie Pawle, oglądaliśmy Pana w liście śląskich szlagierów, no coś pięknego. Z tego miejsca, ponieważ oczywiście nie mogę pominąć wspaniałej publiczności na koncertach w całej Polsce, bo zjechałem tę Polskę wzdłuż i wszerz, tysiące kilometrów. Ostatnio jechałem na Śląsk i w piątek, i w sobotę, i za tydzień, i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę. Także bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim tu z tego miejsca za wspaniały impresariat. Właśnie chcę podziękować panu Jankowi Musialikowi, panu Tomkowi, Danusi przede wszystkim z Rudy Śląskiej, która zawsze taką pieczę nade mną miała, mojej mamie, która zawsze tutaj nazywają ją w Gdańsku, że to jest mama szlagierowa, za to, że mi pomagała uczestniczyć w tych koncertach i też no, cieszyła się razem ze mną, bo gdyby nie rodzina, to myślę, że no, nie wiem, jakby się moje losy potoczyły. Także jeszcze raz dla wszystkich wielkie, wielkie podziękowania. Kocham Was bardzo, tęsknię za Wami i naprawdę jak tylko będzie ta sposobność przyjechania do centrali listy śląskich szlagierów do Katowic, to przyjadę. I z tego miejsca jeszcze, no Sebastian, nie mógłbym nie pozdrowić przede wszystkim mojej całej rodziny, żony, syna i także Brigidę i Roberta Łukowskich, cały zespół ich i oczywiście Adiego. Także mocno ściskam i całuję i Marcelinę Waśniowską, Sołty Sołectwa Turze, bo też bardzo mocno program z pływadłem przyczynił się do tego, że mogliście Państwo mnie poznać. Kocham Was bardzo. Pawełku, dzięki Ci wielkie za tę obecność. Pani Marcelina Wieśniowska na samym końcu wywołano przez Ciebie, a ja już chciał Ci też powiedzieć, że ona Cię pozdrawiła na naszym YouTube'owym czacie. Bardzo się cieszę i drodzy Państwo, jak patrzę na te pozdrowienia, jest mi tak miło, tak szalenie miło, że Państwo jesteście z nami, że oglądacie nas, że chcecie nas oglądać. Koncerty, na których gościmy, sale wypełnione po brzegi, wspaniała zabawa, znacie Państwo nasze piosenki, to jest naprawdę coś pięknego. Teraz akurat był ten bardzo ciężki czas, on w sumie jeszcze trwa, że nie możecie nas Państwo tak, nie wiem jak zawsze, czy dotknąć, czy podejść, wiadomo, są te restrykcje. Ale na pewno to się wszystko pozmienia. Bądźmy dobrej myśli i na pewno wszyscy artyści, którzy występują dla listy śląskich szlagierów, będą się z Państwem w foyer, czy to domu kultury, czy teatru, w którym występujemy, z Państwem się witali, rozmawiali. Będziecie mogli Państwo robić dalej z nami zdjęcia, czy autografy brać od nas. Bardzo Was kochamy, a ja dziękuję za ten udział w tym programie. Jest mi naprawdę miło i czuję się zaszczycony, że właśnie w ten wieczór, w ten ważny wieczór mogę być z Państwem. Dzięki wielkie, Paweł Siluk-Steiner był razem z nami.